Witajcie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj właściwie nie byłem pewny, czy ten film zdołam nagrać i opublikować, ponieważ cały dzień wczorajszy spędziłem z rodziną i nie bardzo miałem czas na nagrywanie, ale myślę, że jakoś dam radę. Skoro to oglądacie, to znaczy, że dałem radę. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami refleksjami na temat problemu migrantów we Francji. Francja to były kraj kolonialny, jeden z największych krajów kolonialnych kiedyś. Kolonie francuskie obejmowały Afrykę Północną, Azję Południowo-Wschodnią. Wszędzie tam Francuzi dali się poznać nie jako dobry wujek, tylko raczej jako nadzorca niewolników. Efektem, niejako pokłosiem tej polityki kolonialnej jest to, że obywatele byłych krajów skolonizowanych pchają się do Francji drzwiami i oknami. Ogólnie Francja potrzebuje siły roboczej, ponieważ, moi drodzy, społeczeństwa Zachodu niestety żyją w taki sposób, że spada potencjał siły roboczej, bo ludzie żyją coraz dłużej, jest coraz więcej emerytów. Jednocześnie spada przyrost naturalny, ponieważ dzieci to tak naprawdę kłopot, wydatki i wyrzeczenia i nie każdy sobie chce na to pozwolić. Jeżeli poziom cywilizacyjny jest na tyle wysoki, że umożliwia skuteczną antykoncepcję, to wielu wybiera właśnie tą drogę. No niestety, to tylko dla pana Terlikowskiego dzieci są błogosławieństwem. Dla bardzo wielu innych osób niestety nie. We Francji mieliśmy do czynienia z takimi dwoma głównymi falami migrantów. Pierwszy to były lata mniej więcej 20 XX wieku, a druga fala to jest mniej więcej od roku 56 do 73. Jedna i druga fala migrantów, jak łatwo się domyślić, miała miejsce kilka lat po wojnach. Dlaczego? No dlatego, że w czasie wojny było mniej mężczyzn, bo albo zginęli na froncie, albo zostali kalekami. Brakowało więc siły roboczej, przy czym dodatkowo były jeszcze do usunięcia różnego rodzaju zniszczenia wojenne. Co prawda we Francji nie wyglądało to tak jak w Niemczech czy w Polsce, ale na pewno było sporo do zrobienia, do, że tak powiem, naprawienia. No i do pewnego stopnia to jakoś działało, ale nie zawsze, ponieważ obecnie prawo francuskie, prawo migracyjne niestety nie jest uregulowane i umożliwia wjazd do kraju właściwie ludziom, którzy nie powinni tam być. Są potem problemy z ich deportacją i zachowanie tych ludzi jest również poniżej wszelkiej krytyki. Ci ludzie nie zachowują się jak biedne ofiary, które proszą o pomoc, tylko jak najeźdźcy. Oto na portalu niezależna.pl znalazłem artykuł opisujący wydarzenie sprzed 2 lat, czy właściwie 2,5, z czerwca 1921 roku. 450 migrantów okupowało opuszczoną szkołę w zachodniej części Paryża. Dlaczego? No dlatego, że pojechali do Francji, opuścili swoje kraje i nie wzięli, no założyli, że Francja ma obowiązek ich utrzymywać. Ja nie wiem dlaczego. Ponieważ Francja nie dała im domów, nie dała im wyżywienia, no to sobie zajęli pierwszy budynek, który był wolny. I w ten sposób oczywiście pogwałcili prawo francuskie. Następnego dnia grupa nastolatków z tej dziwnej społeczności wtargnęła do kościoła świętego Rocha w Nicei. Kościół został zbezczeszczony, nastolatkowie oblewali się wodą święconą, bo widać nie wiedzieli, do czego ona służy. Jeden z nastolatków dodatkowo krzyczał Allahu Akbar.
No i moi drodzy, tak się zachowują ofiary, tak się zachowują potrzebujący, którzy przyszli prosić o pomoc. Nie, tak się zachowują najeźdźcy, którzy pokazują, że mogą podeptać kraj, do którego trafili. Sam pomysł taki, że migranci przyjeżdżają do Francji i uważają, że Francja ma obowiązek ich utrzymywać, to jest jakaś czysta patologia. Ja na przykład kiedyś postanowiłem sobie zwiedzić Warszawę. Wybrałem się do Warszawy na 3 dni i gdybym myślał tak samo jak migranci we Francji, to bym po prostu nie wziął ze sobą pieniędzy, dojechałbym jakoś na dworzec centralny, a następnie zająłbym pierwszy budynek wolny i bym ogłosił, że go okupuję, bo nie mam gdzie mieszkać. Przez 3 dni muszę mieć dach nad głową, więc proszę mi jedzenie przynieść, do tego jeszcze alkohol i prostytutki, bo w końcu jestem, prawda, jechałem sobie rekreacyjnie, więc muszę się dobrze bawić. Mniej więcej taki, mam wrażenie czasami, że mniej więcej taki sposób myślenia charakteryzuje niestety migrantów. No i cóż, tutaj jeden z panów mówi: jesteśmy opuszczeni przez Francję. Nie mamy innego wyboru, jak tylko zademonstrować, przez co przechodzimy. No, przez co przechodzicie, to, no, to niestety wszyscy widzą. Francuscy katolicy doświadczyli tego, przez co przechodzicie, mój panie. Poza tym nie są opuszczeni przez Francję, bo nigdy Francja się nie zobowiązywała, że będzie nad nimi jakąś opiekę sprawować. I tak mają inne wyjście. Zabrać tyłek w garść i wrócić do siebie. No i tyle. Kolejny przypadek, gdzie, że tak powiem, Francuzi pochodzenia, powiedzmy, algierskiego zademonstrowali, przez co przechodzą, to jest 27 czerwca tego roku. Tego dnia we Francji, w Paryżu, młody Francuz na HLM pochodzenia marokańsko-algierskiego został zatrzymany przez policjanta i w trakcie tego zatrzymania został postrzelony. Osobiście bardzo wątpię, żeby to było tak, że policjant zatrzymał samochód do kontroli, zobaczył pana Nahela i powiedział: o, Marokańczyk, daj ją, Marokańczyk, bam, bam. No nie. Pan Nahel musiał zapewne zrobić coś takiego, co sprawiło, że policjant poczuł się zagrożony i sięgnął po broń. Oczywiście efektem tego była dzika wściekłość innych migrantów, rozruchy, demolowanie miasta, niszczenie cudzej własności i rabowanie sklepów. Nie wiem, na pewno widzieliście kiedyś w telewizji relacje z na przykład protestów Afroamerykanów w Ameryce. I powiedzcie mi, dlaczego tak jest, że protesty przeciwko rasizmowi zawsze polegają na rabowaniu sklepów? W tym przypadku w czerwcu tego roku we Francji główne osoby, główna grupa osób protestujących to osoby młode lub bardzo młode, czyli po prostu gówniarze, mówiąc brzydko, raczej używając retoryki pana Kaczyńskiego, bo on tak ma zwyczaj tak się odzywać czasami do młodych ludzi. Prezydent Francji Emmanuel Macron, to ten pan, który lubi, że tak powiem, starsze panie, ma żonę o wiele starszą od siebie, choć sam nie jest młody, zaapelował do Francuzów o niewychodzenie z domu i ogłosił, odkrył Amerykę, że platformy społecznościowe służą do nawoływania nastolatków do przemocy i wandalizmu. I tak jak mówiłem, zaapelował do rodzin o odpowiedzialność i powstrzymanie dzieci i młodzieży przed wychodzeniem z domu. No, głos zabrała też babcia postrzelonego. Kobieta
wezwała do zaprzestania zamieszek, no i bardzo ładnie. Natomiast zastanawiam się, w jakim świecie żyje pan Macron, pan Macaron, o, w jakim świecie żyje Macaron. Przecież ci ludzie, którzy demonstrują na ulicach, ci młodzi i bardzo młodzi koledzy, a może nawet kuzyni marokańsko-algierskiego, prawda, Denata, to są ludzie, którzy raczej nie będą się przejmować tym, że rodzice każą im zostać w domu. I na taki apel odpowiedzą tylko rodzice Francuzów, którzy od pokoleń żyją i mieszkają we Francji. Nie chcę tutaj używać opisu odnoszącego się do koloru ich skóry. I efekt tego będzie taki, że jedni, że tak powiem, migranci będą demolować Paryż, demolować ulice francuskich miast, rabować sklepy, a może nawet kogoś zgwałcą. Nie tak dawno pod wieżą Eiffla brytyjska policjantka, która pojechała sobie na urlopie zwiedzić Paryż, została zgwałcona pod samą wieżą Eiffla. No i podsumowanie tych problemów migracyjnych musiało nastąpić, ponieważ prawo francuskie było w tej kwestii niewydolne. Więc wprowadzono projekt nowego prawa migracyjnego, które z jednej strony ułatwia wydalanie osób, które przebywają we Francji nielegalnie, skraca czas odwoływania się od tych decyzji deportacji, czyli utrudnia przewlekanie sprawy, utrudnia łączenie rodzin na takiej zasadzie, że jeden migrant nielegalnie sobie przepłynie na pontonie do Francji, siedzi tam na przykład 5 lat, bo się ukrywa, albo utrzymują go organizacje pozarządowe sterowane przez pana Sorosza i następnie ściąga 20 osób ze swojej rodziny. No i moi drodzy, gdyby tak było, że ci ludzie by pracowali, nie popełniali przestępstw, no to można by jeszcze rozważyć to, prawda? Ale każdy normalnie zdrowo myślący człowiek wie, że bardzo wielu, czy przytłaczająca większość migrantów, szczególnie tych z Afryki Północnej, nie socjalizuje się, nie dostosowuje się do społeczeństwa, w którym żyją. Nie asymiluje się. Zaczynają za to wprowadzać swoje prawa. I obserwując, jak ci ludzie się zachowują, rozumiem już naprawdę, sam nie wierzę, że to mówię, ale zacząłem rozumieć założenia prawa szariatu. Tak, zacząłem rozumieć, dlaczego na przykład za molestowanie kobiety grozi śmierć według prawa szariatu. No dlatego, że wielu ludzi stamtąd tylko taka kara jest w stanie powstrzymać. Więc jeżeli oni przyjeżdżają do Europy i tutaj za zgwałcenie kobiety nikt ich nie ukamienuje albo nie zarżnie na rynku miasteczka, to według ich standardów jest to dozwolone. Co tam parę lat w więzieniu czy parę miesięcy, no to dach nad głową i żarcie za darmo, lepsze niż w domu nieraz. I moi drodzy, nowe prawo migracyjne miało też ułatwić pracę we Francji tym migrantom, którzy rzeczywiście byli tam potrzebni na rynku pracy. Przyspieszało znacznie, czy przyspieszy znacznie, jeżeli zacznie obowiązywać w pełni, dostanie pozwolenia na pracę dla osób, które wykonują zawody poszukiwane. Jednak niestety ta koncepcja spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem. Warto jeszcze wspomnieć, tutaj to, o czym warto wspomnieć. Jeżeli spojrzycie teraz na monitory swoich urządzeń, na ekrany, to zobaczycie zdjęcie. Na zdjęciu widzicie protestujących Francuzów. Ci ludzie
protestują przeciwko reformie prawa migracyjnego. Myślę, że wszyscy ci ludzie to są migranci, bo jak uważnie patrzę na to zdjęcie, to nie mogę dostrzec żadnej osoby, której skóra byłaby biała. Nie, przepraszam, jest jeden. Tutaj, jeden. Ale on trochę na Azji. Czy on trzyma biało-czerwoną flagę? No nie. Zobaczcie, no tak to wygląda. Jeden, jedyny biały na demonstracji pełnej Afro-Francuzów trzyma biało-czerwoną flagę. Czyżby na rodak? No moi drodzy, czasami zaskakują mnie. Zaskakuje mnie, co można na zdjęciach zobaczyć. Tu panowie z przodu, zobaczcie, wzięli tamtamy na protest. No. I jedną z osób protestujących jest pan 33-letni Malijczyk, pan Ahmed Sibi. Pan Sibi przyjechał do Francji 5 lat temu. Od tego czasu wykonywał różne prace, no takie, na jakie pozwalały jego kwalifikacje, czyli był sprzątaczem pokojowym, mył garnki w restauracjach, czyli na zmywaku pracował. Ale pan Sibi nie ma pozwolenia na pracę, w związku z tym, wykonując tą pracę, wykorzystywał pozwolenia na pracę innych osób, czyli pracował, że tak powiem, na cudzych dokumentach. I z rozbrajającą szczerością twierdzi, wyznał dziennikarzom, że w ten sposób pracuje tu większość z nas, czyli z migrantów. I dalej pan Sibi zupełnie już puszcza wodze fantazji. Twierdzi, że oznacza to, że płacimy cła i podatki, nie mając w zamian prawa do takich rzeczy, jak regularne państwowe ubezpieczenie zdrowotne. No tutaj widać, że pan Ahmed Sibi w swoim rodzinnym Mali najwyraźniej miał w czterech literach obowiązek szkolny, bo gdyby się uczył chociażby na poziomie przeciętnym, ja już nie mówię, że dobrym, to by, gdyby był osobą średnio inteligentną, albo nawet osobą nie do końca głupią, to by wiedział, że cło to jest opłata, która dotyczy sytuacji, kiedy przekraczamy granicę, przewozimy jakieś towary ze sobą i za wwiezienie tych towarów płacimy specjalną opłatę, czyli cło. Natomiast podatki pan Sibi też nie płaci, bo płacą je te osoby, na których pozwoleniu pracuje. On co najwyżej, jeżeli we Francji jest coś takiego jak VAT, to może płacić coś takiego. I tutaj pan Ahmed przeoczył jedną bardzo ważną sprawę, że nikt go do Francji nie zapraszał. Nikt mu nie obiecywał, że będzie mógł pracować. Przyjechał tam nielegalnie. Do tego od 5 lat oszukuje państwo, w którym mieszka, oszukuje Francję i popełnia przestępstwa, bo jak sądzę, posługiwanie się fałszywymi dokumentami nawet we Francji liberalnej jest przestępstwem. I pomimo tego pan Ahmed jeszcze domaga się ubezpieczenia. No nie, panie Ahmedzie, bo ubezpieczenie to mają osoby, które pracują legalnie. I ja nie wiem, dlaczego ten człowiek jeszcze przebywa we Francji. Jeżeli francuskie państwo nie potrafi go, nie wiem, deportować, no to jest stan, jest jak jest. Jeżeli pan, ktokolwiek, w tym pan Ahmed, chce pracować, to trzeba sobie... To dlaczego? Co stoi na przeszkodzie, żeby sobie załatwił pozwolenie na pracę na własne nazwisko? Bo ja nie rozumiem. A jeżeli ktoś przebywa we Francji nielegalnie, powinien zostać deportowany, bo prawo obowiązuje wszystkich.
I tutaj pan Sibi i jego koledzy, ci z tamtamami również, demonstrowali pod hasłem: imigracja nie jest problemem, to rasizm nim jest. Aha! Czyli jeżeli pan Sibi nielegalnie przekracza granicę, następnie we Francji popełnia przestępstwa, a inni migranci dopuszczają się kradzieży, gwałtów, palenia miast francuskich, rabowania sklepów, molestowania francuskich kobiet. I proszę mi nie mówić, że zmyślam, bo na takie zachowania bez problemu znajdziecie przykłady w doniesieniach medialnych. I ktoś tam powie: panie Zibi, nie, 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 proszę tak nie robić, proszę przestać robić to, co pan robi. To jest wtedy rasizm. Aha. Czyli jak pan Ahmed ma, za przeproszeniem, w dupie prawo francuskie, to jest okej. Ale jak ktoś próbuje to prawo wyegzekwować, to jest rasistą. I tutaj, moi drodzy, po tym właśnie takim wycieraniu sobie mordy słowami o rasizmie, od razu poznać rączkę pana Sorosza, tak, i różnych NGO-sów przez niego założonych. Gdybym dokładnie przeczytał ten artykuł, to bym na pewno znalazł informacje, jakiego rodzaju. O! Już znalazłem! Informacje, jakiego rodzaju konkretnie przybudówka pana Sorosza zorganizowała tą zadymę. Proszę bardzo, na zdjęciu pani, która reprezentuje ten NGO, ciekawie wygląda, ma taki nienaturalnie wielki nos. Wygląda prawie jak małpa nosacz, ale nieważne. Ta pani to Liza Faron z paryskiej organizacji CIMADE, czy jak to się tam czyta, która wspiera uchodźców i imigrantów. Rząd obiecał wyważoną ustawę, ale teraz chce jeszcze bardziej ograniczyć prawa imigrantów i utrudnić uzyskanie pozwolenia na pracę. No tak. Tyle, że pani nosacz, znaczy pani Lizo, to nie są imigranci, ponieważ żeby ktoś był imigrantem, musi spełnić określone warunki opisane w umowach międzynarodowych. Czyli musi uciekać, zresztą nieważne, co ja tam będę tłumaczył. To nie są imigranci, tylko migranci, a to bardzo znaczna różnica, ponieważ poza tym mam wrażenie, że według pani Lizy wyważona ustawa to są kolejne ustępstwa. Natomiast, no nie, wyważenie, czyli równowaga, oznacza kompromis, który w największym możliwym stopniu zadowala wszystkich. I jak pani Liza twierdzi, ta ustawa oznaczałaby zupełnie nowy wymiar bezwzględności. Aha! Na czym ta bezwzględność polega? Zaraz. Może ktoś ich rąbie maczetami, tak jak podczas konfliktu Tutsi i Hutu, kiedy panowie zaczęli się maczetami wyżynać. Czy tak jest? No nie. Bezwzględność polega na tym, że ustawa ta przewiduje również ułatwienie deportacji cudzoziemskich rodziców, dzieci, które mają francuskie obywatelstwo. Wcześniej było to możliwe tylko w przypadku poważnych przestępstw. No tak. No bo jeżeli ktoś przebywa nielegalnie we Francji, to trzeba go deportować. A jeżeli ma dziecko, no cóż, to jego żona może jechać razem z nim, jeżeli będzie chciała. I moi drodzy, to jest idealny przykład, to co mówiłem, bo gwarantuję wam, że za każdym z tych protestów stoją jakieś NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe, które organizują tych ludzi, którzy organizują ich protesty. Chociażby organizacja, która dała temu panu megafon.
Gwarantuję Wam, że istnieją organizacje pozarządowe, mniej lub bardziej oficjalnie działające, które organizują przerzut migrantów, na przykład z Tunezji do Włoch. Osobiście uważam, że stoją za tym jakieś firmy, które nie sprawdzałem tego, ale uważam za bardzo prawdopodobne, że są finansowane również przez pana Sorosza. A dlaczego? No dlatego, że komuś zależy na tym, żeby migranci przybywali do Europy. Oczywiście w sytuacji, kiedy kraje europejskie się starzeją, społeczności krajów europejskich się starzeją, bo umierają osoby starsze, osoby w średnim wieku przechodzą na emeryturę, osoby młode mają coraz mniej dzieci i w rezultacie w takiej Francji jest coraz mniej rąk do pracy. Więc tutaj sprawdza się do pewnego stopnia ściągnięcie ludzi z innych krajów. Tak na przykład jak zrobiła Niemcy po wojnie, kiedy ściągnęli jakiś czas po wojnie Turków, którzy ożywili gospodarkę. No i gitara, ale we wszystkim trzeba zachować umiar. I to po pierwsze, a po drugie asymilacja i włączenie takiego przybysza do społeczeństwa, na przykład francuskiego, ma możliwość i jest możliwe tylko wtedy, jeżeli on tego chce. Konkretnie w przypadku pana Ahmeda Sibi, który od 5 lat mówi, że pracuje, nie rozumiem naprawdę, co stoi na przeszkodzie, żeby wyrobił sobie własne pozwolenie na pracę. A no widzisz, Łukaszu, żeby mieć pozwolenie na pracę, tak na chłopski rozum, to trzeba granicę Francji przekroczyć legalnie. Jeżeli ktoś, nie wiem, przeczołgał się przez zieloną granicę albo na dętce od traktora przepłynął przez Morze Śródziemne, to nie przebywa legalnie we Francji. To jakikolwiek kontakt z władzami zaowocuje tym, że może zostać deportowany. I to dlatego pan Sibi nie może wyrobić pozwolenia na pracę. A wystarczyło przestrzegać prawa. No tak, ale prawo mu nie pozwalało na dostanie pozwolenia na pobyt, no bo on nie miał powodów, nie był imigrantem, wbrew temu, co pani z wielkim nosem twierdzi, bo w jego kraju nie toczyła się żadna wojna. No więc, no cóż, no. Ale on chciał być we Francji. No trudno. A ja bym chciał na przykład mieszkać w Kanadzie, tam, gdzie są takie wielkie lasy. Bardzo dobrze bym się czuł w lesie, czułbym się bezpiecznie, miałbym spokój, ale niestety w życiu tak mi wylosowało, że mieszkam w Krakowie i w Nowej Hucie. Pan Ahmed urodził się na Mali, no więc każdy musi mieszkać tu, gdzie mu, że tak powiem, w życiu wylosowało. I to, co nie znaczy, że uważam, że jedne miejsca do mieszkania są lepsze, inne gorsze, no nie. Ale jeżeli pan Ahmed chciał przebywać we Francji, proszę bardzo. Wystarczyło zdobyć odpowiednią ilość pieniędzy pozwalającą na utrzymanie we Francji i legalnie przekroczyć francuską granicę, następnie wynając sobie jakiś pokój w hotelu. To takie proste. Pomyślcie, moi drodzy, ciągle wracam do tego przykładu, kiedy pojechałem sobie do Warszawy. Dlaczego nie wbiłem się do jakiegoś pustostanu, albo nie poszedłem mieszkać do jakiegoś, nie wiem, znajomego, tylko sobie jak człowiek pokój w hotelu wynająłem. No właśnie. Dlatego, że cywilizowana osoba tak właśnie robi. No i zastanawiam się, jak teraz będzie w Polsce wyglądać sytuacja migracyjna. Ponieważ, chociaż myślę, że tak jak teraz, tak jak do tej pory, ponieważ PiS, chociaż twierdził bez przerwy, że nas broni przed falą barbarzyńskich migrantów, to tak naprawdę tylko twierdził, tak? Czyli na tej zasadzie, jak pan Kaczyński mówi, że broni nas przed migrantami, to znaczy, że mówi.
aż taki tytuł mi przyszedł do głowy. Kaczyński The Movie. Ale nieważne. Migracja, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo poważny problem. I gdyby mnie ktoś zapytał, to uważam, że osoby, które rzeczywiście chcą pracować, znają język francuski, no bo żeby pracować we Francji, to będąc Malijczykiem, trzeba opanować francuski, tak? Chociażby po to, żebyś zrozumiał, co twój pracodawca każe ci zrobić. Bo pracodawca raczej się nie będzie uczył malijskiego, czy nie wiem, po jakiemu mówią, no Mali. Ale uważam, że w trosce właśnie o to, że we Francji brakuje rąk do pracy, tacy ludzie jak pan Ahmed, jeżeli rzeczywiście pracują, jeżeli rzeczywiście znają francuski, no chyba znają, bo się z dziennikarką, że tak powiem, pomawiając rząd francuski o rasizm, doskonale się dogadał z dziennikarką, czyli po francusku mówi. No i myślę, że nawet pomimo tego, że ten pan nielegalnie przekroczył granicę, to powinno mu to być darowane i powinien dostać pozwolenie na pracę. Proszę bardzo. Chcesz, Ahmed, to sobie pracuj. Na legalu, na własne nazwisko, dać mu nawet ubezpieczenie, bo to jest, że tak powiem, w cywilizowanym państwie przyjęte, że ktoś pracuje, to jest ubezpieczony. I umożliwić mu płacenie podatków, tak jak mówił. Cła, no to pan Ahmed mówi też, że płaci cła, ale po prostu nie wie, co to słowo znaczy. Bo cła to by płacił, gdyby legalnie przejeżdżał granicę i coś przewoził. Dlatego mówię, że nie wie, co to znaczy. I myślę, że pan Ahmed i podobni mu osobnicy powinni mieć możliwość pracy. Dlatego, że w tej potężnej grupie migrantów, która raczej nie będzie się zmniejszać, społeczeństwa krajów zachodu powinny promować i wspierać postawy akceptowalne, czyli ludzi, którzy chcą pracować, płacić podatki, przestrzegać prawa. Takie postawy trzeba wspierać. Jednocześnie trzeba, uważam, że powinni Francuzi być bardziej surowi w stosunku do osób, które popełniają przestępstwa, żerują w socjalu francuskim. No, i tak to mniej więcej wygląda. A tymczasem, moi drodzy, media też donoszą, że w Norwegii Polak to brzydkie słowo. No, w Norwegii nas nie lubią. Ciekawe dlaczego. Portal MSN.com donosi, że w Norwegii słowo Polak znaleziono na liście najczęściej używanych brzydkich słów przez uczniów w szkołach średnich i gimnazjach w Norwegii. To słowo jest tam w takim towarzystwie jak dziwka, gej, żyd, czarny. Powiedział tak w TOK FM, autorka książki, powiedziała pani, która mówi o sobie socjolożka, ale nie ma takiego słowa, więc pani socjolog i doradca NGO-su, czyli organizacji pozarządowej Save the Children Norway. Moi drodzy, zacznę od tego, bo mnie to denerwuje od kilkunastu lat. Nie ma takiego słowa jak socjolożka. W słowniku języka polskiego go nie ma. Tak samo jak słowa doradczyni. To, że jest kobietą, to za przeproszeniem widać, bo jak sądzę, ma biust, czyli na pierwszy rzut oka można rozpoznać, że to kobieta. Nie trzeba sobie jakiejś dziwnej nowomowy tworzyć. Poza tym, jeżeli ktoś jest za uprawnieniem, to czemu bez przerwy podkreśla swoją płeć? Ale nieważne. No więc Norwegowie nie lubią Polaków. No cóż, jakoś musimy z tym żyć. Jakoś musimy z tym żyć, moi drodzy. Mnie osobiście nie rusza to, że Norwegowie mnie nie lubią. Mam to w czterech literach, czy oni mnie lubią, czy nienawidzą, ale będę pamiętał, żeby do Norwegii nie jeździć i nie wspierać tego kraju swoimi pieniędzmi. A szkoda,
bo chciałbym fiordy zobaczyć. O, tutaj zobaczcie na zdjęciu, jaka fajna okolica. Wymarzona, żeby zdjęcia porobić jakieś ładne, ale nie będę jeździł tam, gdzie mnie obrażają. Natomiast my w Polsce nie wyzywamy się od Norwegów. Na przykład ktoś, chcemy do kogoś powiedzieć za przeproszeniem, ty chuju, to nie mówimy do niego, ty Norwegu. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy dużo kulturalniejszym narodem niż Norwegowie. I panowie i panie Norwegowie, jakoś kiedy polscy żołnierze przelewali krew za wasz zakichany Narwik, to nie przeszkadzało wam to. No, kiedy przed Niemcami uklękliście do miecza, to wtedy polscy żołnierze, którzy walczyli za wasz kraj, wam nie przeszkadzali. Teraz, że tak powiem, zmieniliście zdanie. No, ale trzeba przyznać, że trzeba by, żeby uzyskać pełen obraz sytuacji, to chciałbym też zapoznać się z opinią Norwegów, tych, którzy Polaków nie lubią. Oczywiście w miarę takimi rozsądnymi opiniami, ale żeby mieli możliwość powiedzieć, dlaczego nie lubię Polaków. Jeżeli ktoś by na przykład powiedział, że Polacy to fanatycy religijni, patologiczni kłamcy, złodzieje samochodów i na każdym kroku kombinują, jakby tu kogoś oszukać, no to okej. Nie mówię, że się z tym zgadzam, ani nie mówię, że się nie zgadzam. Ale przyjął, przynajmniej wiedział, dlaczego tak myślę, ale tak? Czekajcie, zresztą bardzo nie ma co, jak to mówi przysłowie, jedno z przysłów mojej babci, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Cokolwiek znaczy wyraz nierychliwy, wszystko jedno. Oznacza to, że kiedyś Norwegowie zrozumieją swój błąd. Być może jeżeli na przykład migranci, tacy jak pan Ahmed, zamiast w Paryżu się przeniosą do Norwegii, to być może wtedy Norwegowie zatęsknią za Polakami. I sobie pomyślał, o jak fajnie tu było, kiedy tu Polacy przyjeżdżali, ajajaj. No, ale wtedy Polaków już nie będzie, bo będziemy gdzie indziej. Mam nadzieję, że wśród żywych, bo jeżeli globalna elita uda wreszcie nas wmanewruje w wojnę z ruskimi, to już będziemy niestety wśród martwych. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, czego wam i sobie życzę. Pozdrawiam, strzałka.